Witam wszystkich, nazywam się Marcin Dorna, jestem trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski. Zapraszam Was na Extra Time. Tematem dzisiejszych zajęć będzie analiza przeciwnika i sposób przekazania tej informacji piłkarzom podczas zgrupowania reprezentacji Polski Under 21. Generalnie informacje na temat zespołu, z którym mamy najbliższe spotkanie, zbieramy najczęściej poprzez bezpośrednią obserwację. Jeden z trenerów asystentów bądź też ktoś z innego sztabu szkoleniowego ogląda przeciwników, analizuje ich atuty, przygląda się temu, co robią dobrze, co słabo, w takiej bezpośredniej obserwacji na meczach. To daje nam pełną wiedzę na temat tego, jak przeciwnik gra. Bywa jednak tak, że tej możliwości bezpośredniej obserwacji nie ma, wtedy opieramy się na analizie zapisów wideo. Niestety taki obraz ma swoje mankamenty i na pewno nie jest to pełnia informacji na temat zespołu, w którym gramy. Analiza, którą robimy, to informacje dotyczące zachowania się zespołu, z którym gramy w poszczególnych fazach gry, a więc w fazie atakowania, fazie bronienia i w kluczowych fazach przejściowych z ataku do obrony i z obrony do ataku. Poza tym dokonujemy zawsze analizy poszczególnych formacji we wszystkich fazach gry i analizy indywidualnej zawodników na poszczególnych pozycjach. Przekazujemy część z tych informacji zawodnikom, bo oczywiście zbieranie informacji to zupełnie inna sprawa niż sama odprawa na temat przeciwnika. Ta jest zdecydowanie krótsza i przekazujemy tylko te informacje, które wydają nam się niezbędne, jeżeli chodzi o wiedzę zawodników i o ich przygotowanie do spotkania. Na temat przeciwników rozmawiamy najczęściej dzień przed meczem. To jest dzień, w którym analizujemy zachowanie się zespołu przeciwnego i zawodnicy mogą przyjrzeć się również w analizie wideo temu, co przeciwnik robi dobrze. Więc podkreślamy ich atuty, tak żeby ewentualnie się na nie przygotować, a także to, z czym przeciwnik ma problem, bo będziemy próbować to wykorzystać. Analiza przeciwnika zajmuje podczas spotkania z zawodnikami około 20 minut, taki czas, w którym zawodnicy utrzymują pełną koncentrację i jesteśmy przekonani, że wiedza, którą im prezentujemy, do nich dotrze. W dniu meczu tylko krótko wspominamy podczas odprawy przedmeczowej na temat takich najważniejszych spraw, które dotyczą zespołu przeciwnego, bo proporcje tego, czym się zajmujemy, są zdecydowanie na korzyść własnego zespołu. Przede wszystkim zajmujemy się tym, jak my zagramy. Króciutko, zaś śladowo wspominamy tylko o największych atutach przeciwnika i o tym, jak możemy również wykorzystać ich słabości. Analizując indywidualne zachowania poszczególnych zawodników na pozycjach, jeżeli chodzi o zespół przeciwnika, dokonujemy takiej analizy, jeżeli chodzi o nożność zawodnika, o to, jakie ma warunki fizyczne, o to, jakie ma główne atuty motoryczne, no i o takie szerokie spektrum zachowań w fazie bronienia, w fazie atakowania i w fazach przejściowych. Przedstawiając zawodnikom ustawienie i sposób gry przeciwnika, zaznaczamy ich słabe punkty na kolor żółty i mocne punkty na kolor czerwony, tak żeby generalnie rzut zespołu był również znany zawodnikom, żebyśmy wiedzieli, po której stronie boiska przeciwnik ma więcej atutów, więcej możliwości tych pozytywnych rozwiązań, a gdzie ma słabe punkty i którą stroną my powinniśmy częściej atakować, czy wykorzystywać jeden z bocznych sektorów boiska, czy może jego centrum.